Mister Adamo 15. Let's playowy głos w internecie. Zapraszamy. Witam Was ponownie, kolejny Let's Play. Zaprasza. Wita Adamo 15 oraz Miki. Miki pojechał jak zwykle kupić prasę swoją nową. To ja już wracam. Czekamy na niego. Zobaczymy, gdzie on tam jest. Już jadę, powoli, powoli. Czekamy na niego. O, jedzie, jedzie. Stachu trochę mieszka od nas, więc. No, tak, tak, dokładnie. Jedziemy. W ładnym stanie prasa, myślę. I kupiliśmy krona, gdyż był tańszy. I myślę, że nie przesadzajmy. Sip. Może Sip na farmę nie chciał sprzedać jednak. Tak, powiedziałem, ale że dopiero co przyjechałem farm truckiem, właśnie ustawiłem, podpiąłem tak. Widełki i czekam na Mikiego. Miki, oho, oho. Miki musi sobie pomigać, no. Dobra, to może najpierw u ciebie zobaczymy, o, czy działa. O, jaki miły, no zobaczcie. Miki sobie. Ja pojadę sobie do siebie, jak już będę miał pewny, że wszystko działa. Chcę wypróbować wszystko, ten. Więc tak, o, ładnie. Piszę wszystko już jest. Dobra, jest chodzi, rozruszało się, no i pierwsze. O, łapie. Wszystko zbiera. Nie omija, nic tam nie zostawia? Nic nie widzę, nawet nie przed widłami chodzi za tobą. Dobrze, pierwszy raz. Te poprzeczaki możesz mi trochę tak najpierw co nie zrobić. Więc najpierw to zrób poprzeczaki. A ja się chyba ustawię już z moimi pięknymi traktorkami. Się ustawię. Ursus. Farm truck. Oto nasza pierwsza baleszka tą prasą. No. Zaraz tutaj. Wyjdziemy, z Adasiem ocenimy, jaki zgniot tej belki jest. Bardzo ładna, bardzo ładna. Panta nie włożę i czegoś innego też nie włożę. Już by chciał. Tak, i ładnie owija, widać tutaj ładnie. Nic nie ten, no dobra, no to prasa działa ładnie. Możesz jechać dalej. I robota pewną parą będzie szła. No ja idę do swojego urfusa. Tak, tam się Adaś przeszykuj, my tutaj. Ja tutaj będę sobie prasował. Miki sobie prasuje, ja jadę. Tak, Miki prasuje. 60 na pole się ustawić. Najbardziej chyba lubię prasować. Muszę się poustawiać tu ładnie już. Żeby było wszystko. Przygotowane. No jak zawsze, Adam do nas wcześniej przygotował się na ostatnią chwilę czegoś. Jestem bardzo zadowolony, bo mała cena prasy, a bardzo ładnie prasuje. Nie mam do tego nic. Ja się tu ustawię może inaczej. Nie wiem jak tu podjechać, na razie tak podjadę. Tu się ustawię. A no, już to wszystko na to. Jest to z tych mniejszych pras. Więc nie powiem jeszcze, że nie muszę z widłami chodzić za nim. No, tamta prasa to. Omijał jak zwykle. Zidę teraz po farm trucka. No to już tam możesz sobie powoli belki układać na takie stuszki małe. Idę teraz do farm trucka. Więc zaraz sprawdzimy jak. Ruszam moim fantrakiem. Chodzi. Mój tur. Chodzi, ma nie chodzić. Powolutku, bez pośpiechu. 5 bali już tutaj zrobiłem. Bardzo dużo słomy, bo w tym roku bardzo, bardzo dużo słomy. Tutaj ktoś. Więc. Pierwszą beleczkę on już załadowałem. Myślę, że Kura. Nim zadamy. Jadę na przyczepę. Miki bardzo lubi ładować, więc zostawię mu to. W związku z mapą. Wiem, że bardzo chcecie ją, więc nie będę nagrywał prezentacji z mapy, bo to dużo by mi zajęło i dość długo byście musieli czekać na mapę. Go wyjdzie. Więc wyjdzie z, razem z tym let's playem.
Let's play. Będziecie na pewno bardzo szczęśliwi. Ura, ja mam prezent na gwiazdkę. Naprawdę mam. Miki już jest szczęśliwy, bierzmy prezent na gwiazdkę. Może gwiazdka będzie później. Oj, tam, jeszcze. Się zawsze czepiasz. Więc powiem, razem z tym. To ta zmiana, czy jeszcze też podawać? Znaczy nie wiem, czy nie. Pójdę już do ciebie. To chodź, to ja już jestem na końcu polat. Ty ładnie poładujesz, a ja będę prasował. Pokażę wam, jak ta prasa chodzi. Coś mnie gardło boli. Mogliśmy wczoraj nie pić. Zwykle. Ale tych belek będzie dużo u mnie. Dobra. Miki już zostawił na pastwę losu swojej. Nie chciałem się z nim spotkać. Musiałem nad nim przeskoczyć. Miki zostaje wszystko włączone jak zwykle. I no. To jest Miki. Więc ja już jadę. Miki. Ja to chyba sobie połucałem takie małe story po 3 czy po 4 belki i potem będziemy ładować, dobra? Więc ja sobie jeszcze prasuję. A ja belki próbuję zbierać, przynajmniej próbuję. No, próbuję. Liczę, że mu się to uda. Bardzo mi się z tego cieszę. Belki mi się spodziewa. Widzicie, całkiem dobrze mi to idzie. Mapa będzie dla was już niedługo, już w tym tygodniu. Po prostu jak zaproszenie na KSW. Dobrze, mi idzie to prasowanie. Trzeba sprawdzić, czy nie jest mam pełną prasę, bo nawet nie wiem. Tabelka wyskoczy. Patrzę trochę tak, trochę do tyłu. Adaś, akrobacje robi się. Już jest pełna belka. Teraz trzeba ją wywalić. Hop. Hec. Zamykamy i jedziemy dalej. Dobrze nam to idzie. Sprawnie. Jako pierwszy sobie pracować, żeby mieć spokój i mógł dalej pracować. Ja to lubię pracować jakoś. Bo tutaj najpierwsza to pole będzie gotowe do orki. Właśnie Miki tam coś sobie mówi. No, my go słuchamy, jednym uchem, drugim uchem wypuszczamy. Więc no Miki jak sobie szybko ładuje. Zaraz tylko dojadę. Do końca. Ale duży belek będziemy mieli. No tak, te krowy będzie trzeba czymś karmić. To już kolejna belka mi się wyrzuca. Tak, ja trochę muszę poprawić, bo... Miki tam frunie. Ja szukuję, my się ta przyczepa jest zwolona. No to no Miki przyczepa swoją drogą. Najważniejsze, że się trzyma. Widać, kto ją produkował. Produkcja PGR Klekot. PGR, tak. Żarcik żarcikami, ale trzymam się razem. Zaraz Bociek zgłosi prawa autorskie. Zastrzeżone, więc wszystko jest możliwe. Ja pojem kawał. Co jest czerwone i trafia w zęby? Nie wiem. Cegłówka! Ech, Miki, ty to umiesz opowiadać kawałek na plany. Boki zrywać. Wiem. Ja mam ostatnią belkę. Ostatnia beleczka i idę zobaczyć, co Miki robi. Więc... Czekam, patrzę, kiedy będzie pełne. Już jest pełne. Trochę muszę cofnąć. I wywalamy ją. Z tej prasy. Dobra. Mogę ją na razie wyłączyć. I idziemy do Mikiego, zobaczyć, co tam Miki ciekawego robi. A belki załaduje.
Więc idziemy po zioło. Idziemy po zioło. Chcę mnie wynająć. 9 stąd za godzinę. O, widzicie, jaki tani jest. Płacimy w euro. O, jeszcze lepiej. Ale żeś poustawił tabelki. Już lepiej by się nie dało, co nie? Chyba ci skromny. Chyba tu mi trochę, tu ci trochę wystaje. Oj tam, weź bo. Się tak denerwuje. Tam się denerwuje teraz. Nagram właśnie, pokażę wam jak mi się ładnie ładuje turę. Zbierz mnie. Fun track przydaty na bestii. Przydaty na bestii w internecie. To musi być tak. Miki, miki, jak szarpie jak tego fun track. Belka. Miki ładuje ostatnią belę na tą przyczepę. To jest sztuka, żeby tak bardzo ustawić. Właśnie, właśnie. Sztuką jest to, że zaraz jedziemy na farmę. Odstawić tym. Pięknie, Miki, to zrobiłeś. Prosto. Leć na farmę. Miki jedzie na farmę, ja za tu. Tak, już też jedź za... Jedziemy właśnie na farmę, żeby go zadawać przyczepę. I przyjechać ponownie, naładować na belki. No. Let's play'a już kończymy, gdyż... Powoli tak, bo nie chcemy was zanudzać też, bo tutaj nam trochę z tymi belkami zejdzie, wam powiem. Jeszcze musimy tu, musimy trochę u mnie sprasować. Najważniejsze, że macie let's play'a. Co my robimy? W przyszłym odcinku, tak mi się wydaje, że będziemy orać na głęboko, prawda? Ja będę miał podorywkę, Miki będzie miał orkę. Ja już na głęboko będę orał, bo chciałbym rzepak jeszcze dać, może się wyrobię. O, tak, no, Miki chce. Będę robić, bo ja trochę mam zrobione. Ale coś czuję, że będziemy też mieli kopania ziemniaczane. Tak, trzeba będzie na pewno też. I teraz pytanie, a dojdzie też belki też, żeby ci ustawić? A to już poza wizją sobie to zrobimy. Aha, no dobra. Na razie muszę wam pokazać, że dojechać do farmy, a trochę to będzie trwało. To ja się jakoś ustawię. Miki się ustawia, ja dojeżdżam, belki nie zleciały. Tak. Będzie strata, jak nie spadnie. Coraz cieplej się robi, nie wiem czy sobie nie zdejmę tej kabiny w najbliższym czasie. Przy orce najlepiej bez kabiny jeździć. Już wszystko się widzi. Widać naprzeciw. Ciężko ma. Bardzo ma ciężko. Tylko 14 FPS-ów. Nie no, żarcik. Teraz trzeba zwolnić tutaj. Bardzo powoli. Żeby się nam tu nie przewróciły. Dobra, idzie. Idzie jak burza. Dajesz, Marino, dajesz. Tutaj sobie ustawię się. I kończymy naszego rozpleja. Ustawia się tutaj powoli, tak? Tak, tu się ustawia tutaj. Żeby było też dobrze. Zjemy sobie może jakąś pizzę zamówimy. O, nie głupi pomysł. No. Dobra, no to tak, przydałoby się wyłączyć. I wyjdźmy z traktorka. A więc co, no chcemy zakończyć nasz piąty let's play. Tak. Inaczej mówiąc, prezentację mapy. Tak. Ona razem będzie wydana z tym let's playem. Nie, tak. Więc dziękujemy, papa. Papatki.